Vinicius Junior to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Młody Brazylijczyk zachwyca kibiców swoją grą i wyrasta na legendę Realu Madryt. Jednak ma on również swoją ciemną stronę, przez którą jest krytykowany w mediach, zraża do siebie postronnych kibiców, wzbudza kontrowersje i nawet sprawia, że piłkarze drużyn przeciwnych traktują go ostrzej niż innych zawodników Realu. Brazylijczyk w Hiszpanii miał udział w wielu kontrowersyjnych sytuacjach, w których nie zawsze on był winny. Skrzydłowy wielokrotnie bywał ofiarą rasizmu i były to tak poważne zdarzenia, że La Liga wydała oficjalny komunikat, w którym stwierdza, że zgłasza do sądu udokumentowane rasistowskie zachowania, no i obelgi względem Viniego. Piłkarz Realu uwielbia efektowną piłkę. Jego zagrania i driblingi niejednokrotnie wręcz ośmieszają przeciwników, co później wpływa na ich frustrację. I mimo tak wielkich umiejętności oraz potencjału tego piłkarza, to częściej rozmawia się o jego zachowaniu na boisku. Dlatego patrząc z innej perspektywy na tą sytuację, możemy postawić sobie pytanie. Czy Vinicius Junior to ofiara, czy prowokator? I właśnie na to pytanie spróbujemy znaleźć odpowiedź. Jednak zanim przejdziemy do głównej treści tego odcinka, to chciałbym Was poprosić o zostawienie lajka pod tym filmem, by dotarł on do jak największej liczby osób. A jeżeli nie jest to dla Was problem i tym samym chcecie pomóc mi się rozwinąć, to zasubskrybujcie kanał Czysta Piłka. Z góry wielkie dzięki, bardzo doceniam Wasze wsparcie, a teraz nie przedłużając, wracamy do tematu. Vinicius to obecnie jedna z największych gwiazd nie tylko Realu Madryt, ale ogólnie piłki nożnej. Ma on dopiero 22 lata, a już zdoła udowodnić, co potrafi i wszystko wskazuje na to, że jego najlepsze lata są dopiero przed nim. I odkąd przyszedł do Realu w 2018 roku, to wszyscy wiedzieli, że ten piłkarz może być wielki. Przez te wszystkie poprzednie lata Vini rozwijał się, aż do momentu, w którym jest teraz. Bardzo szybko zbudował swoje nazwisko, pomagając Realowi wygrywać Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa krajowe, Super Puchar Hiszpanii oraz klubowe mistrzostwa świata. Indywidualnie zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w drużynie Galacticos, co nawet przełożyło się na propozycji ze stron władz Realu na uhonorowanie Viniciusa numerem 7 na koszulce. A na Santiago Bernabeu jest to numer absolutnie wyjątkowy, z którym w przeszłości grali piłkarze uważani za największe legendy tego klubu. No i najbardziej oczywiście z numerem 7 i Realem Madryt kojarzy się Cristiano Ronaldo. Jednak Vinicius odmówił i woli zostać z numerem 20. No i nie wiadomo, czy zrobił to ze względu na to, że nie jest jeszcze gotowy na presję, która wiąże się z numerem 7, czy nie chciał go zabierać Edenowi Hazardowi, który w zamian właśnie miał otrzymać numer 20 od Viniciusa. Jednak jest to tylko taka ciekawostka, która miała pokazać, jak bardzo w Madrycie cenią Brazylijczyka. I temu nie można się dziwić, ponieważ ma on wszystko, by być najlepszym i już teraz, mimo jego młodego wieku, jego wartość transferowa wyceniana przez portal Transfermarkt wynosi 120 milionów euro. W to, że Vini jest genialnym piłkarzem, nikt nie wątpi. Jednak czas poruszyć temat kontrowersji związanych z Brazylijczykiem, a było ich dużo. Zacznijmy na początek od omówienia sytuacji, w której Vinicius był krytykowany za sposób celebrowania goli. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to w Hiszpanii temat ten był bardzo głośny, no i kontrowersyjny. I tak naprawdę od tego zdarzenia wszystko rozrosło się na tak szeroką skalę. Wrzesień 2022 roku. Vinicius strzela gola przeciwko Majorce. I jak zwykle zaczął okazywać radość poprzez taniec. Tym razem wywołało to jednak oburzenie trenera rywali, czyli Javiera Aguere, który krzyczał, by Vinicius przestał się wydurniać. 22-latka później skrytykowali również m.in. Koke, czyli kapitan Atletico Madryt, oraz Pedro Bravo, prezes hiszpańskiego Stowarzyszenia Agentów Piłkarskich, który wypowiedział się bardzo ostro, mówiąc, że Vinicius okazuje brak szacunku przeciwnikom, no i tutaj cytując, zachowuje się jak małpa. No i na odpowiedź piłkarza nie trzeba było długo czekać. Vini odpowiedział krytykom mocnym przekazem, w którym mówił: przy tamtej wypowiedzi stałem się ofiarą ksenofobii i rasizmu. To wszystko nie zaczęło się jednak wczoraj. Jestem krytykowany od dawna, a przecież nie jestem pierwszym piłkarzem, który tańczy po strzelonych golach. Robili to i robią Ronaldinho, Neymar, Lucas Paqueta, Antoine Griezmann, João Félix czy Mateusz Cunha. To tańce pokazujące wielokulturowość naszego świata. Uszanujcie to. Nie wiadomo, dlaczego aż tak bardzo przyczepiono się do Viniciusa o jego taniec, ale piłkarz Realu dostał wsparcie od swojego rodaka Neymara, który na Twitterze napisał: tańcz, Vini, tańcz. Vini również nazwał tego prezesa Pedro Bravo rasistą, no i cała krytyka sprawiła, że za piłkarzem wstawił się jego klub. Real Madryt, który wystosował oświadczenie potępiające wszelkie przejawy rasizmu, w którym czytamy: nie zgadzamy się z godnymi ubolewania i niefortunnymi komentarzami wygłaszanymi w ostatnich godzinach pod adresem Viniciusa Juniora. Piłka nożna musi być przykładem wartości, no i współistnienia. Zleciliśmy już podjęcie kroków prawnych wobec każdego, kto rasistowsko atakuje naszych zawodników. Taki komunikat widniał na stronie internetowej Realu Madryt.
Dlatego jeżeli ktoś twierdzi, że piłkarz, który cieszy się ze strzelonej bramki tańcem, jest prowokatorem, no to chyba coś jest nie tak. Jednak to zaledwie tylko jedna z wielu sytuacji związanych z nim. A warto dodać, że nie zawsze Brazylijczyk jest bez winy. I tutaj możemy przytoczyć sytuację z meczu z Majorką, tym razem z tego roku, kiedy to piłkarz Realu miał obrazić rywala, odnosząc się do jego niskich zarobków. Podobno Vini zwrócił się do swojego rywala słowami: gdy skończysz grać w piłkę, to będziesz musiał szukać sobie innej pracy, bo nigdy nie będziesz miał tyle pieniędzy, ile ja. Później Vinicius, schodząc na przerwę, pokazywał kibicom Majorki herb Realu i robił to w jasny sposób, żeby sprowokować. Jednak można się tutaj zastanawiać, czy Vini akurat tym gestem chciał prowokować, czy po prostu po raz kolejny normalnie pokazał swoje przywiązanie do Realu Madryt, klubu, w którym podobno chce skończyć karierę. Bo tak naprawdę Vinicius dosyć często całuje herb królewski, czy to właśnie po zdobyciu bramki, czy nawet schodząc do szatni. Ale w tym przypadku, czy to była na pewno prowokacja? Chyba możemy założyć, że tak. Jednak jest inna rzecz, która najbardziej denerwuje kibiców, a jest nią jego zachowanie na boisku oraz niepotrzebne dyskusje. Piłka nożna to sport kontaktowy, a Vini zdaje się uważać, że gra w koszykówkę, gdzie delikatne wytrącenie z równowagi jest równoznaczne z faulem. Wieczna frustracja, która negatywnie oddziałuje zarówno na kibiców na stadionie, jak i kolegów z zespołu, którzy patrzą z politowaniem na to, co znowu nie pasuje Brazylijczykowi. I tutaj mi się przypomina sytuacja chociażby podczas meczu z Barceloną, kiedy to Toni Kroos wraz z Karimem Benzemą pokazywali Viniemu, że robi po prostu za dużo. 22-latek znany jest z porywczego charakteru i prowokacyjnego usposobienia i właśnie to wykorzystują rywale. Było już wiele sytuacji, w których przeciwnicy brali sobie na cel Brazylijczyka, no i próbowali wytrącić go z równowagi, a skrzydłowy Realu często połykał haczyk. Czasem można było odnieść wrażenie, że bardziej koncentruje się na utarczkach z przeciwnikami, aniżeli na pomocy zespołowi na boisku. No i trzeba przyznać, że rywale grali względem Viniciusa niesportowo, ale Brazylijczyk nie jest jedynym piłkarzem na świecie, który musi się zmagać z takimi przeciwnościami. No i trzeba tutaj przyznać, że w tym sezonie polowanie na nogi Brazylijczyka jest momentami aż nazbyt częste. I Vini, zamiast próbować się od tego odciąć i pokazać, że jest ponad tym, sam tylko dolewa oliwy do ognia, nakręcając spiralę, która wywołuje efekt kuli śnieżnej. Abstrahując jednak od spraw czysto boiskowych, należy zwrócić uwagę na to, czego dopuszczają się wobec Viniciusa kibice innych zespołów. Wywieszanie kukły ubranej w koszulkę Brazylijczyka przez kibiców Atletico, czy też inne rasistowskie zachowania są poza wszelką krytyką. Niestety wiele piłkarzy musi się z tym liczyć w pewnym momencie swojej kariery. Jednak to, co dzieje się wokół Viniego, po prostu przeradza się w często zwyczajny hejt z przejawami wielkiego rasizmu. Takie zachowania nie mogą być akceptowane. No i cały czas podkreślam to, że Vini często prowokuje, ale żadne zachowania skrzydłowego Realu Madryt na boisku nie mogą usprawiedliwiać tego, czego dopuszczają się wobec niego inni kibice. Atmosfera wokół Viniciusa zrobiła się aż tak toksyczna, że środowisko kibiców La Liga podzieliło się na obozy: anty-Vinicius, no i pro-Vinicius. No i oczywiście główną grupą wspierających Brazylijczyka są kibice Realu. Vini ma potencjał, aby regularnie walczyć nawet o złotą piłkę, ale do tego potrzebuje pełnej koncentracji na spotkaniu. Kompletnego sfokusowania się przez pełne 90 minut na grze w piłkę, ignorując jakiekolwiek głosy z otoczenia. Ta cienka granica może odróżnić graczy bardzo dobrych od wybitnych. A Vini już w wielu meczach, zwłaszcza Ligi Mistrzów, pokazał, że jest silny mentalnie, więc teoretycznie powinien być w stanie zrobić ten krok. Oglądanie Brazylijczyka tańczącego z obrońcami rywali i rozstrzygającego o losach meczów zamiast zirytowanego, no i obrażonego na cały świat, powinno wszystkim wyjść na dobre. Zawodnik jest wciąż bardzo młody i takie zachowania mogą również wynikać z jego braku doświadczenia. No i z tego, że czasem chce on być w centrum uwagi. Jednak tym samym często tworzy wokół siebie wiele negatywnych emocji, co na pewno można nazwać problemem, ponieważ gdyby nie te wszystkie zachowania, to Brazylijczyk byłby tylko i wyłącznie chwalony za jego umiejętności na boisku. Jeżeli jednak wciąż będzie się tak rozwijał i prezentował dobrą formę, no i trochę uspokoi głowę, to będziemy mieli do czynienia naprawdę z wielkim piłkarzem, który może osiągnąć bardzo dużo. Jednak wciąż nie wiemy, jak to wygląda z perspektywy samego zawodnika. Być może to on czuje się atakowany z każdej strony i tutaj nie można się naprawdę dziwić. No i po poprzednich okropnych incydentach uważa, że każdy jest przeciwko niemu, co sprawia, że zachowuje się tak bardzo impulsywnie, no i napędza się takie błędne koło. A jak to w końcu z nim jest, to oczywiście każdy musi sam ocenić. Dlatego dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat Viniciusa Juniora. Czy jest on prowokatorem, czy bardziej ofiarą? Przed Vinim jeszcze wiele lat gry na najwyższym poziomie i ma on bardzo dużo czasu na nabranie doświadczenia i zyskanie szacunku u kibiców innych drużyn, bo na ten moment wygląda to tak, jakby lubili go tylko kibice klubu z Santiago Bernabeu. Co nie oznacza, że już zawsze tak będzie.
Zresztą takich sytuacji w piłce nożnej było bardzo wiele, a w samej Hiszpanii możemy tutaj przytoczyć sytuację chociażby Neymara, który tak samo po transferze do Barcelony bardzo dużo był krytykowany głównie za to, że często symuluje na boisku i tak samo lubi się kłócić z arbitrami. Jednak po czasie Neymar zyskał większy szacunek u innych kibiców i został on bardziej doceniony. Miejmy wielką nadzieję, że podobna sytuacja będzie z Viniciusem i że kibice innych klubów zaczną go szanować. I tutaj szczególnie mówię o kibicach Atletico, ponieważ to, co zrobili, było naprawdę nie do pomyślenia. Piłka nożna to sport, w którym każdy zasługuje na szacunek. A my musimy pamiętać o tym, że piłkarze, którzy są na boisku, przeżywają znacznie większe emocje i czasami mogą przesadzać. W każdym razie to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca, no i mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Słyszymy się już w kolejnym, także do następnego. Na razie!